Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega prawo i prorocy. Proście, a będzie wam dane. Nie przestawajcie prosić, a będzie wam dane. Nie przestawajcie szukać, a znajdziecie. Nie przestawajcie pukać, a drzwi będą przed wami otwarte. Jest w tych tekstach wołanie o wytrwałość, nie rezygnowanie, nie poprzestawanie na jednym akcie, na jednym słowie, na jednym geście wobec Pana Boga. Jezus chce, byśmy Go wręcz nękali naszymi prośbami. On chce dawać, lecz my, nie prosząc wytrwale, nie otwieramy wystarczająco serca na przyjęcie Jego daru. Prośba poszerza wrażliwość serca na przyjęcie i rozumienie Jezusa i Jego łaski. To wytrwałe proszenie jest dorastaniem do przyjęcia daru. Jest dojrzewaniem do przyjęcia tego, co Bóg daje. Przez proszenie my przygotowujemy się na Jego wolę, na Jego rozstrzygnięcie, Jego pomysł. Zobaczmy, że kiedy usłyszymy to, co Bóg wobec nas zamierzył, a często nasze prośby spotykają się na przykład z milczeniem Pana Boga, my nie potrafimy Jego rozwiązania przyjąć. My chcemy czegoś innego. Ale przecież w modlitwie nie chodzi o wypełnienie woli mojej, ale woli Pana Boga. Nawoływanie do pukania jest wezwaniem, aby pękło w sercu to, co nasze, co już jest przez nas zaplanowane, przewidziane, po ludzku. Rzeczywistość ta przez pukanie powinna pęknąć, aby otworzyć się na przyjęcie myślenia po Bożemu. Zobaczmy, modlitwa przede wszystkim ma nas wprowadzać w myślenie po Bożemu. I wtedy jesteśmy zdolni przyjąć to, cokolwiek Bóg nam daje. Bo my się modlimy też, aby mieć siłę przyjąć Boże rozwiązania. Wezwanie do szukania łączy się przede wszystkim z poznaniem prawdy o sobie. Przez szukanie i poznanie Boga poznajemy siebie samych. O tym mówi już święty Augustyn. Nasze szukanie winno być odkrywaniem tego, co jest sprawiedliwością i miłosierdziem przed Bogiem. Szukanie sprawiedliwości umożliwia odkrycie własnej grzeszności. Przecież kiedy my zapłaczemy, a do tego między innymi ma prowadzić nasza modlitwa, kiedy zapłaczemy nad sobą i nad własnymi grzechami, wówczas Bóg się nam objawia. Odkrywamy Jego obecność. W szukaniu zatem nie chodzi najpierw o to, byśmy odkryli, co Bóg chce nam dać, lecz poznali to, co jest w nas przeszkodą do przyjęcia Jego daru. Bóg nam daje, a my mówimy, nie otrzymujemy, ponieważ są w nas przeszkody blokujące
przyjęcie daru. Nasza niesprawiedliwość stawia opór Jego łasce. Spotkanie z własną niesprawiedliwością łączy się z umiejętnością znalezienia i przyjęcia tego, co jest Bożą sprawiedliwość. My w jakimś momencie musimy odsunąć zupełnie na bok tę naszą ludzką sprawiedliwość, aby przyjąć Bożą sprawiedliwość. Nasza prośba powinna zawierać wołanie, abym poznając Ciebie, poznał siebie. Szukanie Boga jest złączone z odkrywaniem naszego człowieczeństwa w Nim. Dlaczego w Nim? Ponieważ poza Nim, poznając siebie, doświadczamy frustracji i rozpaczy. My jesteśmy zdolni poznawać swoje grzechy tylko patrząc na Boga. Patrzenie przez Jezusa na siebie umożliwia postrzeganie siebie w Jego spojrzeniu. Patrzymy na nasze życie oczami Jego miłosiernego wejrzenia. Tam, gdzie miłosierdzie Boga, gdy człowiek Jego doświadcza, tam nie wpadnie we frustrację czy jakąkolwiek rozpacz grzesznym przeszłym swoim życiem. Nie szukamy w sobie niesprawiedliwości, grzechów, braku wierności wobec Bożego prawa. My szukamy Jezusa. My szukamy w modlitwie przede wszystkim dostępu do Jego serca. Zanurzamy się w Jego miłości, aby przez nią poznać swoją niewierność wobec Pana. I to proszenie, szukanie, pukanie zmierza do odczucia i przeżywania we własnym sercu miłości Boga i do radosnego przyjęcia Jego zamiaru.